Rachel Bergheimer miała zaledwie 18 lat. Była urocza, pełna życia i miała całe życie przed sobą. Jest to historia młodej kobiety zwabionej w pułapkę przez własnych przyjaciół. Przyjaciół, którymi kierowała zazdrość i lojalność. Co się stanie, gdy ludzie, o których myślało się, że są najlepszymi przyjaciółmi, staną się wrogami? I właściwie po co potrzebni wrogowie, skoro ma się takich przyjaciół? Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia z 2002 roku ze Stanów Zjednoczonych. Historia Rachel Bergheimer i tak jak zawsze w opisie będzie podana informacja, czy jest to sprawa rozwiązana, czy też nie. A teraz zapraszam do słuchania. Rachel przyszła na świat na początku 1984 roku. Jej rodzice, William nazywany przez wszystkich w skrócie Bill, i jego żona Denise nie posiadali się ze szczęścia. Druga córka stanowiła idealne dopełnienie ich małej rodziny. Państwo Bergheimer mieli jeszcze jedną córkę, starszą o trzy lata, o imieniu Megan. Rodzina mieszkała na terenie rezerwatu Tulalip w Waszyngtonie, na północno-zachodnim krańcu Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnej informacji odnośnie jej pochodzenia. Pomimo tego, że mieszkała z rodziną na terenie rezerwatu dla rdzennych mieszkańców, jej rodzice nie byli rdzennymi mieszkańcami. Dopiero parę lat po jej narodzinach przenieśli się bliżej Marysville, jednego z większych miast w okolicy, liczącego kilkanaście tysięcy mieszkańców. Miasto znajduje się nad morzem, niedaleko Pacyfiku. Położone jest około 50 km od Seattle, czyli największego miasta w regionie. Wiele osób mieszka w mniejszych miastach i codziennie dojeżdża do pracy do Seattle, które oferuje znacznie więcej możliwości. Ten rejon Stanów Zjednoczonych jest niezwykły. Można wspinać się po górach, w okolicy jest wiele szlaków turystycznych. I pomimo tego, że Seattle jest bardzo rozwiniętym miastem, kilkadziesiąt kilometrów dalej, w miejscu, gdzie wychowywała się Rachel. Można poczuć się tak jakby znalazłoby się setki kilometrów od cywilizacji. O rodzicach Rachel wiadomo stosunkowo niewiele. Kiedy pojawiła się na świecie, mieli po 30 lat. Bill pracował w firmie telekomunikacyjnej. Wiadomo, że parę lat później, kiedy Rachel chodziła już do szkoły podstawowej, on i jego żona Denise wzięli rozwód. Po rozwodzie Megan i Rachel zostały z matką, ale dość często nawet kilka razy w tygodniu spotykały się z ojcem. Kiedy Rachel była dzieckiem, jej rodzice martwili się, że jest niesłysząca. Przez dłuższy czas nie potrafiła mówić, ale później okazało się, że słyszy i jest w stanie mówić i jak wspominali jej rodzice, odkąd wypowiedziała pierwsze słowo, nic nie było w stanie jej zatrzymać. Była z natury bardzo towarzyska i otwarta, z łatwością nawiązywała nowe znajomości, miała wielu przyjaciół. Z większością z nich przyjaźniła się od dzieciństwa. W Marysville znajdowała się tylko jedna szkoła, więc koledzy i koleżanki z jej szkoły mieszkali w sąsiedztwie. Marysville było uważane za ciche i spokojne miasto. Mieszkańcy byli bliżej natury, ale jednocześnie mieszkali blisko większego miasta. Rachel często jeździła z rodzicami do Seattle. Jej koleżanka ze szkoły będzie wspominać w wywiadzie dla lokalnej gazety, że była bystra inteligentna i pełna życia. Zawsze zakładała z góry, że wszyscy mają dobre intencje. Nie odmawiała pomocy, była blisko z rodzicami, z siostrą, a z przyjaciółmi spędzała każdą wolną chwilę. Regularnie chodziła z matką i siostrą do kościoła. Pastor zapamiętał ją jako dziewczynę z szerokim uśmiechem i błyskiem w oku. Jej najlepsza przyjaciółka Ali wspominała, że Rachel miała wszystko, wydawała się momentami idealna była piękna wewnątrz i na zewnątrz. Ludzie chcieli się z nią przyjaźnić i przyciągała większość osób niczym magnes. I największa zaleta była jednocześnie jej wadą. Chciała widzieć w ludziach dobro, jej przyjaciele dostrzegali to czasem jako bycie naiwnym. Jeśli ktoś się skrzywdził albo zrobił coś złego, dawała mu kolejną szansę, bo uważała, że każdy ma prawo popełniać błędy i należy wybaczać ale kiedy ktoś przekroczył granicę, potrafiła o siebie walczyć. Nie była osobą, która dawała się wykorzystywać. Trzeba było jednak popełnić duży błąd, aby kogoś skreśliła. Dobrze radziła sobie w szkole, ale nigdy nie przywiązywała wagi do ocen. Najbardziej lubiła sport. Była bardzo wysportowana. Grała między innymi w koszykówkę, siatkówkę, ale nie tylko. Oprócz tego była gwiazdą drużyny lekkoatletycznej. Była najszybsza i trener uważał, że mogłaby w przyszłości rozwijać karierę sportową. Rachel była niczym nastolatki przedstawiane w amerykańskich serialach. Jej życie skupiało się na szkole i znajomych. Sport był jej największą pasją, ale oprócz tego lubiła oglądać filmy z przyjaciółkami, często odgrywała z nimi różne sceny z filmów, a w weekendy jeździła na zakupy. Lubiła się malować i interesowała się modą. Na wszystkich zdjęciach widać młodą dziewczynę. Kobietę, wkraczającą powoli w dorosłość, która zawsze jest modnie ubrana, ma pofarbowane blond włosy i usta pomalowane perłową szminką. Na każdym zdjęciu widać jej szeroki uśmiech i właściwie dokładnie w taki sposób wspominały ją osoby z jej otoczenia. Bez względu na okazję, zawsze starała się wyglądać jak najlepiej. Osoby, które ją poznawały, były zazwyczaj zaskoczone jej wzrostem. Była niska, miała niecałe metr 50. M. I próbowała to zatuszować, dlatego przez większość czasu nosiła buty na wysokim obcasie. Jej rodzice wspominali, że była ekspresyjna i kreatywna. Ta druga cecha była często widoczna. Rachel sama wypisywała kartki dla znajomych na urodziny i święta. Dbała o to, aby prezenty były w 100% dopasowane do osób, które miały je dostać, więc przykładała też wagę do detali i zależało jej na tym, aby każdy był zadowolony. W liceum zaczęła pracować w pizzerii niedaleko Meresville, do której przychodziły rodziny z dziećmi. Stali klienci pamiętali Rachel. Była zawsze miła, bardzo uprzejma i uśmiechnięta. Miała dobry kontakt z dziećmi i było widać, że lubi pracę z ludźmi. Pamiętała, kiedy jej znajomi i współpracownicy mają urodziny. Dawała każdemu prezent na urodziny, przemyślany drobiazg, nawet jeśli nie była z tą osobą szczególnie blisko. Za zaoszczędzone pieniądze kupiła używane subaru. Lubiła jeździć ze znajomymi na wycieczki do lasu i na zakupy do Seattle. Rachel miała tak wielu przyjaciół, że trudno było za nią nadążyć. Prawie codziennie zapraszała kogoś do domu, a jeśli jej przyjaciółki nie mogły się z nią spotkać, potrafiła godzinami rozmawiać z nimi przez telefon. Po powrocie z treningu przebierała się w sukienkę, zakładała obcasty, poprawiała makijaż i jechała na spotkanie ze znajomymi. Jej ojciec powiedział, że kiedy Rachel spała u niego w domu, musiał odbierać telefon i przekazywać jej znajomym, z kim się spotkała. Był niczym jej automatyczna sekretarka. Powiedział, że jego córka była taką główną postacią w swoim życiu. To określenie bardzo dobrze oddaje jej charakter. Czerpała z życia pełnymi garściami i żadna porażka nie była w stanie jej zniechęcić. Ale któregoś dnia wszystko się zmieniło. Rachel miała wielu przyjaciół, jednak z jedną osobą łączyło ją coś więcej. Cory Haynes był jej najlepszym przyjacielem, był dla niej jak brat. Nie było między nimi miłości, bardzo dobrze się rozumieli i byli do siebie pod wieloma względami podobni. Cory był jej przyjacielem z dzieciństwa, mieszkał niedaleko z siostrami, matką i ojczymem. Był od niej o rok starszy, ale nie odczuwała tej różnicy. Spędzali ze sobą wolne chwile, jeździli na imprezy, a ich rodziny liczyły, że któregoś dnia narodzi się między nimi uczucie i będą dla siebie nie tylko przyjaciółmi, ale też życiowymi partnerami. Latem 2001 roku Kori ukończył liceum. Parę miesięcy wcześniej świętował 18. urodziny. Po skończeniu szkoły znalazł pracę jako robotnik na budowie w sąsiednim mieście. Nie miał konkretnych planów i nie wiedział co chce robić w przyszłości. Zamierzał dobrze się bawić przez całe lato, zanim jego przyjaciele wyjadą na studia. Rachel skończyła przedostatnią klasę liceum i jesienią miała iść do ostatniej klasy. Razem z Corim jeździła na plażę, nad jezioro, chodzili na imprezy ze wspólnymi znajomymi i korzystali z wakacji. Ale 5 sierpnia życie Rachel zmieniło się na zawsze. Tamtego dnia Cory był na imprezie. Byli na niej inni absolwenci. Dobrze się bawił, pił alkohol, ale nie był pijany, kiedy wieczorem wychodził z imprezy. Musiał wrócić do Marysville. Jego kolega mieszkał niedaleko i zaproponował, że go odwiezie. Łącznie samochodem jechały cztery osoby: John, który prowadził, Cory, jego dobry przyjaciel Lewaj, i czwarty nastolatek, który chodził z nimi do szkoły. John był pijany. Chciał zaimponować kolegom i na prostej drodze rozpędził się. Nie zdążył zwolnić przed zakrętem. Samochód najechał na krawężnik i dachował przez 30 metrów. Cory i jego przyjaciel Lewaj wypadli z samochodu, zginęli na miejscu. John i czwarty nastolatek przeżyli, trafili do szpitala, ale ich stan był stabilny i po wypadku nie mieli żadnych trwałych urazów. Dla wielu osób informacja o wypadku była Szokująca. W szczególności dla młodych osób, które tamtego dnia były na tej imprezie. Na pogrzeb przyszło ponad 100 osób, w tym John, który został aresztowany tuż po pogrzebie. Oskarżono go o prowadzenie pod wpływem alkoholu i nieumyślne spowodowanie śmierci. Od razu przyznał się do winy i został skazany na od dwóch do siedmiu lat więzienia. Rodzice Liwaja wycofali się z życia publicznego, a su, matka Corriego. Po śmierci syna zaczęła działać na rzecz społeczeństwa. Zorganizowała akcję, nie prowadza po alkoholu i po tym jak John trafił do więzienia, utrzymywała z nim kontakt. Wybaczyła mu, chociaż nie było to łatwe. Pozwoliło jej to poradzić sobie ze stratą. Rachel pogrążyła się w żałobie po śmierci przyjaciela. Wycofała się z życia, przestała spotykać się z przyjaciółmi, nie chodziła do szkoły, całe dnie spędzała w domu. Jej rodzice nie wiedzieli, jak jej pomóc. Kori był jej najlepszym przyjacielem, jej bratnią duszą. Mówiła rodzicom, że nikt nie znał jej tak dobrze jak on właściwie znał ją lepiej niż ona sama. Jego śmierć była nagła i niespodziewana. Rachel odczuwała pustkę, której nie potrafiła nawet wyrazić słowami. To wszystko wydawało jej się tak niesprawiedliwe. Kori zmarł krótko po ukończeniu liceum. Miał przed sobą całe życie i nie było mu dane doświadczyć kolejnych etapów. Nie założył rodziny, nie zakochał się. Ojciec Rachel Bill powie później: Nie potrafię nawet opisać zniszczeń, jakie wywołało to wydarzenie. To była dla niej po prostu prawdziwa walka, i to delikatnie mówiąc. Koniec cytatu. Jej przyjaciele widzieli, że się zmieniła. Nie była już tą uroczą niewinną dziewczyną, której uśmiech nie schodził z twarzy. Przestała chodzić do szkoły, zrezygnowała ze sportu, nie pisała już celów na kolejny tydzień czy miesiąc, zrezygnowała z pracy, nic jej już nie cieszyło. Czas się zatrzymał. Po paru miesiącach jej rodzice przekonali ją, aby poszła do psychologa. Zdawało się, że terapia nieco jej pomogła, ale nadal nie była w stanie ułożyć sobie życia po śmierci przyjaciela. Tak jak radził jej psycholog, zmieniła szkołę, bo w liceum, do którego chodziła, wszystko przypominało jej o Korim. Ale po paru tygodniach zrezygnowała z dalszej edukacji. Nie umiała się przystosować dorabiała sobie jako opiekunka do dzieci, ale nie chciała wracać do pracy w restauracji, chociaż jej współpracownicy próbowali ją przekonać, aby chociaż dała sobie szansę. Su, matka Koriego, wspominała, że Rachel regularnie ją odwiedzała i do niej dzwoniła pytała, czy może coś dla niej zrobić. Su była jedną z niewielu osób, która ją rozumiała. Rachel zostawiała przed jej domem drobne prezenty. Były to dekoracje i większość z nich nawiązywała do Koriego. Podarowała jej na przykład gipsową figurkę Anioła. Rachel była zapraszana na rodzinne przyjęcia. Sue traktowała ją od początku jak członka rodziny, i zdawało się, że po śmierci jej syna ona i Rachel jeszcze bardziej się do siebie zbliżyły. Dziewczyna przychodziła na urodziny wnuków Su i traktowała ich, jakby byli jej siostrzeńcami. W ciągu kolejnych miesięcy, po śmierci Korego, Rachel straciła jeszcze pięciu innych przyjaciół. Jeden zginął w wypadku samochodowym, inny utonął, a jeszcze inny odebrał sobie życie. Jednak jak wspominali jej rodzice, z Korym była najbliżej i to z jego śmiercią nie potrafiła się pogodzić. Jej siostra będzie wspominać. To było tak trudne. Myślę, że ją to zabiło. Dosłownie. Załamała się. Widać to było w jej oczach. Jej światło gdzieś zniknęło. Koniec cytatu. W swoim pokoju trzymała rzeczy, które kojarzyły jej się z Korim a w swoim subaru stworzyła mały ołtarz z jego zdjęciami. Przestała spotykać się z przyjaciółmi, z którymi przyjaźniła się od szkoły podstawowej. Była w głębokiej depresji, nie chciała chodzić na terapię, bo nie potrafiła otworzyć się przed psychologiem i by jakoś poradzić sobie z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, by chociaż na chwilę zapomnieć o smutku i nie czuć pustki, zaczęła sięgać po narkotyki. Kupowała je od Johna Andersona, nazywanego przez przyjaciół Digi. Poznała go kilka miesięcy wcześniej, wiosną 2001 roku, parę miesięcy przed śmiercią Corriego na jednej z imprez. Pod koniec 2001 odnowiła z nim kontakt. W tamtym czasie spotykała się z chłopakiem, z którym wcześniej chodziła do szkoły. Chłopak zezna później, że Rachel niemal sięgnęła dna. Szybko uzależniła się od kokainy i metamfetaminy. Codziennie się o to kłócili. Chłopak, tak jak jej rodzice, chciał jej pomóc, ale nie potrafił. Dlatego ostatecznie się rozstali, właśnie przez uzależnienie Rachel. Niedługo później, na początku 2002 roku, Rachel zaczęła spotykać się z Johnem, z Digim. Ich związek był bardzo burzliwy. Anderson szybko uzależnił ją od siebie i wykorzystywał ją. Rachel w styczniu świętowała 18. urodziny z nowymi przyjaciółmi. Zerwała kontakt z dawnymi znajomymi i od tej pory spotykała się tylko z przyjaciółmi Andersona, swojego chłopaka. Anderson był od niej o dwa lata starszy, kiedy zaczęli się spotykać, miał 20 lat. Należał do gangu. Jego członkowie nazywali gang Northwest Mafia. Nie była to zorganizowana grupa przestępcza. Do gangu należało łącznie 8 osób. Były to osoby, które nie pracowały, mieszkały w biednej dzielnicy i żyły z dnia na dzień. Ich głównym zajęciem była kradzież narkotyków. Okradali dilerów, po czym część tego, co ukradli, sprzedawali, aby mieć pieniądze na utrzymanie, a większą część rozdzielali między członków gangu. Najczęściej spędzali całe dnie w domu Józefa, nazywanego Kevinem, dżihada, Ponieważ mężczyzna miał najwięcej miejsca i mieszkał sam z dziewczyną. Odurzali się, grali w gry wideo, czasami zapraszali innych znajomych. Niektórzy członkowie gangu hodowali u siebie w domu marihuanę, a następnie piekli ciasta i ciasteczka, które sprzedawali potem w liceum. Józef Dżihad był najstarszy, miał wtedy 32 lata. Jego marzeniem było stworzenie gangu. Chciał zostać przywódcą, organizować napady i okradać dealerów. Mieszkał w bliźniaku z dziewczyną, Trisą Conner, i był najlepszym przyjacielem Johna Andersona. Nathan Lovelace był najmłodszy, miał niecałe 16 lat. Mieszkał z rodzicami w Linwood niedaleko Seattle. Chodził do liceum w Marysville i przyjaźnił się z innym członkiem gangu, Morrisem Rivasem. Morris miał 18 lat był w ostatniej klasie liceum i mieszkał z chłopakiem Rachel. Spośród wszystkich osób to z nim Rachel najlepiej się dogadywała. Mieli podobne poglądy, podobne poczucie humoru i wiele różnych tematów do rozmów. Rachel uważała go za swojego przyjaciela. Kiedy pokłóciła się z Andersonem, mogła liczyć na to, że Morris ją wysłucha. Morris przyjaźnił się od dzieciństwa z Matthew Duramem, który też należał do gangu. Matthew miał 17 lat i miał trudne dzieciństwo. Jego ojciec był policjantem, znęcał się nad nim, jego bratem, matką i zwierzętami. Matthew uciekł z domu rodzinnego i dołączył do gangu. Chciał przynależeć do grupy i był gotowy zrobić wszystko, aby być jej częścią. Wykonywał wszystkie rozkazy Andersona i dżihada, którzy byli jak przywódcy. W drugiej części bliźniaka mieszkali dwaj członkowie gangu. 19-letni Tony Williams i 21-letni Jeffrey, w skrócie Jeff, Bart. Bart był kuzynem dziewczyny dżihada. Ostatnim ósmym członkiem gangu był 21-letni John Whitaker, nazywany Whit. John przyjaźnił się z Andersonem. Poznał go w więzieniu. Przebywali przez wiele miesięcy w tej samej celi. Anderson już wcześniej odsiadywał wyroki po kilka miesięcy za sprzedaż narkotyków i włamanie. Osoby z otoczenia Rachel wiedziały o tym i powiedziały jej, aby nie przyjaźniła się z takimi osobami. Ale było za późno. Rachel odsunęła się od dawnych znajomych i spędzała czas z ludźmi, którzy, jak sądziła, akceptowali ją. Nie musiała przy nich udawać, że czuje się dobrze. Oni też przeżyli traumy, pochodzili z różnych rodzin, i czuła, że w pewnym sensie ją rozumieją. Jej chłopak okazywał jej zainteresowanie. Codziennie do niej dzwonił i spędzał z nią bardzo dużo czasu. Rachel starała się dostrzegać w ludziach te dobre cechy i tak też było w jego przypadku. Wybaczała mu, kiedy był agresywny, próbowała go usprawiedliwiać, a on za każdym razem posuwał się coraz dalej. Podczas pierwszej kłótni nie podniósł na nią ręki. Na początku krzyczał, rzucał przedmiotami, później szarpał ją za ramię i któregoś razu ją uderzył. Granica stale się przesuwała. Potrafił uderzyć ją z pięści albo rzucić na ziemię. Ich dawni przyjaciele widzieli, że dzieje się z nią coś złego. Nie widywali jej jednak codziennie i nie wiedzieli, co się dzieje. Rachel mieszkała wtedy u ojca. Jej siostra próbowała ją przekonać, aby rozstała się z chłopakiem, ale nie była w stanie jej do tego zmusić. Niedługo później, wiosną 2002 roku, Anderson ponownie trafił do więzienia, tym razem za kradzież. Dopiero wtedy jej ojciec dowiedział się, że ma chłopaka, i dowiedział się o tym przypadkiem, kiedy dostał rachunek za telefon na ponad 600 dolarów. Chciał wyjaśnić sytuację, myślał, że to pomyłka. A pracownik firmy powiedział, że większość tej sumy to kwota za rozmowę z więźniem przebywającym w pobliskim więzieniu. Ojciec Rachel był wściekły i jednocześnie bezradny. Nie pozwalał Rachel by wychodziła, ale i tak dziewczyna wymykała się, kiedy spał i jechała na spotkanie z przyjaciółmi Andersona. Megan jej siostra powiedziała, że Rachel była w pewnym stopniu nim zaintrygowana. Powiedziała Myślę, że po prostu za nią gonił, a każda dziewczyna raz w życiu spotyka się ze złym chłopcem. I on był jej złym chłopcem. Po którejś rozmowie z siostrą, Rachel postanowiła zerwać z Andersonem. Przyznała, że miał na nią zły wpływ, i nie podobało mu się to, że była w jakimś stopniu samodzielna. Chciał ją od siebie uzależnić, chciał wiedzieć, z kim się spotyka, dokąd jeździ, musiała mu mówić o wszystkim, kiedy przebywał w więzieniu. A kiedy przyjeżdżała do więzienia na spotkanie, sprawdzał, czy jej ubrania pachną męskimi perfumami. Podejrzewał ją o zdradę i był o nią bardzo zazdrosny. Czasami, kiedy zbyt długo rozmawiała z jego kolegą z gangu, wpadał we wściekłość. Któregoś razu pobił ją i kolegę. Chciała od niego odejść, zanim wyszedł z więzienia. Przestała od niego odbierać telefony, nie odpisywała na listy i nie przychodziła na widzenia. Im bardziej się oddalała, tym bardziej Anderson się starał. Wysyłał jeszcze więcej listów, dzwonił kilka razy dziennie, pisał, że nie może bez niej żyć, że jest najlepszym, co go w życiu spotkało. Przekonywał ją, że się zmienił i że powinna dać mu kolejną szansę. Wspominał w listach, że po wyjściu z więzienia oświadczy się jej i wezmą ślub. W ten sposób miał pokazać, że traktuje ją poważnie i jest gotowy zostać jej mężem. W jednym liście napisał tylko kocham cię kilkadziesiąt razy. A tak pisał w innym liście. Jesteś całym moim światem. Jesteś dla mnie wszystkim. Sprawiasz, że moje serce bije. Sprawiasz, że potrafię funkcjonować. Sprawiasz, że potrafię myśleć. Nie sądzę, że mógłbym lub chciałbym kiedykolwiek żyć bez twojej miłości. Koniec cytatu. A Rachel, Rachel do niego wróciła. Była w nim zakochana, bo był przy niej, a przynajmniej myślała, że był przy niej, kiedy tego potrzebowała. Chciała wierzyć w to, że się zmienił. Kiedy się zobaczyli, powiedział, że jest zaborczy, zdaje sobie z tego sprawę i postara się to zmienić. Rachel z jednej strony chciała mu wierzyć, ale jednocześnie rzeczy, które robił, raniły ją. Kiedy nie odbierała telefonu, bo była zajęta, wpadał we wściekłość, wyzywał ją po czym przepraszał, obiecywał, że się zmieni, okazywał jej jeszcze bardziej miłość i oddanie. A później ten schemat się powtarzał. Bardzo trudno jest wydostać się z takiej relacji, bo ta osoba może być bardzo przekonująca i może być lepiej przez jakiś czas, a kiedy jest lepiej, zapomina się na chwilę o tych wszystkich złych rzeczach. Ale ostatecznie wraca się znów do punktu wyjścia i jest tak cały czas. Trzeba się wydostać z tego błędnego koła. W jednym z listów Anderson pisał: Jedynym powodem, dla którego to robię, jest to, że nie chcę cię stracić. Mam obsesję na punkcie twojej miłości i na twoim punkcie. Po prostu nie wiem, co powinienem robić, kiedy się kłócimy. Chcę, żeby nasz związek był idealny. Atmosfera wśród członków gangu stawała się coraz bardziej napięta. Wszyscy czekali, aż Anderson wyjdzie na wolność. Dżihad, jego najlepszy kolega, podsycał wrogość między ich gangiem a podobnym gangiem. Rachel obawiała się o swoje bezpieczeństwo, dlatego Anderson przekonywał ją, aby kupiła pistolet, ale ostatecznie tego nie zrobiła. Chciał też, aby pomogła mu uciec z więzienia, ale jego wyrok został skrócony i wyszedł na wolność latem 2002 roku. Kiedy ojciec Rachel dowiedział się o tym, że jego córka wróciła do Andersona, doszło do poważnej kłótni. Rachel przekonywała go, że jej chłopak został w przeszłości skrzywdzony i nikt nie chce dać mu kolejnej szansy. W sierpniu jej ojciec postawił ultimatum. Miała znaleźć pracę albo wrócić do szkoły. Musiała też rozstać się z chłopakiem i zerwać kontakt z jego przyjaciółmi. Jeśli by tego nie zrobiła, musiałaby się wyprowadzić. Ojciec powiedział jej, że próbuje jej w ten sposób pomóc, i jeśli Rachel niczego nie zmieni, straci całą swoją rodzinę. Nie liczył na to, że ta rozmowa wywoła w niej chęć zmiany. Już wcześniej o tym rozmawiali i ten temat pojawiał się co najmniej kilka razy w tygodniu przez ostatnie kilka miesięcy. Podejrzewał, że Rachel zażywa narkotyki, ale przysięgała, że nie jest uzależniona. Kiedy skonfrontował się z nią w sierpniu, Wiedział, że kłamała i tak naprawdę wydawała wszystkie pieniądze na kokainę, ale nie miało to już dla niego żadnego znaczenia. Chciał rozpocząć od nowa. Rachel wciąż była jego ukochaną córeczką. Jej matka i siostra Megan starały się okazać wsparcie. Wiedziały, że Rachel pogubiła się po śmierci przyjaciela, ale były gotowe zrobić wszystko. Rachel wtedy zrozumiała, że sięgnęła dna. Odsunęła od siebie przyjaciół, zaczęła spotykać się z ludźmi, którzy mieli na nią zły wpływ. Przez kolejne kilka dni rozmawiała z ojcem, matką i siostrą. Powiedziała, że chciałaby wrócić do szkoły, skończyć liceum i iść na studia. Mogła też wrócić do pracy w restauracji, gdzie wciąż była mile widziana. Jej ojciec wspominał, że była podekscytowana, promieniała, powiedziała mu, że ma plan. Chciała zostać technikiem medycznym i w przyszłości pracować w szpitalu. Jej siostra będzie wspominać, że rozmawiały do rana. Rachel otworzyła się przed nią jak nigdy wcześniej. Opowiedziała o relacji z Andersonem, o gangu, o swoich problemach, o uzależnieniu. Powiedziała, że boi się od niego odejść, bo za każdym razem, kiedy próbowała z nim zerwać, groził jej. Zawsze wracał. Był agresywny. Dlatego doszła do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli będzie powoli wycofywać się z tej relacji. Liczyła, że Anderson zainteresuje się inną dziewczyną albo sam z nią zerwie. Nie chciała się odcinać od niego z dnia na dzień, bo nie wiedziała jak to zniesie. Na początku września, tydzień po tej rozmowie, ojciec dostrzegł w Rachel coś, czego nie widział od śmierci Coriego. Nadzieję. Jego córka siedziała na ganku, Wydawała się taka spokojna. Nadal bała się o to, jak Anderson zareaguje na rozstanie, ale chciała walczyć o siebie. Zaczęła znów chodzić do kościoła. Wcześniej co tydzień chodziła na nabożeństwa, później przestała chodzić z matką i siostrą do kościoła. Ale wtedy, we wrześniu, zaczęła też czytać Biblię i wiara pozwoliła jej odnaleźć spokój i pocieszenie. To było coś, czego bardzo potrzebowała wspominała Megan, że ma koszmary i dlatego śpi z Biblią pod poduszką. Nad jej łóżkiem wisiała tablica. Rachel zawsze zapisywała na niej ważne daty, cele, rzeczy do zrobienia i Megan widziała, że na początku września jej siostra napisała na tablicy cel odnowić kontakt z dawnymi znajomymi. Znów zaczęła spotykać się z przyjaciółką ze szkoły podstawowej. Ali powie, że Rachel bardzo starała się naprawić ich relacje powtarzała jej, że jest dla niej bardzo ważna i spotykała się z nią niemal codziennie. We wrześniu Rachel powiedziała ojcu, że zaprzyjaźniła się z chłopakiem o imieniu Morris. Morris był członkiem gangu, był od niej o rok młodszy i pod wieloma względami ta relacja przypominała jej przyjaźń z Korim. Morris też był dobrym słuchaczem, mieli podobne poczucie humoru. Powiedział jej w tajemnicy, że chce odejść z gangu i tak jak ona rozpocząć nowy rozdział w życiu. Rachel nie opowiadała ojcu o szczegółach. Nie powiedziała o gangu, o tym skąd pochodził Morris. Jej ojciec wtedy pomyślał: O mój Boże, nigdy nie spotkałem tego młodego mężczyzny. Cieszę się, że tak ją motywował. To jest przyjaciel, jakiego chciałbym dla niej. Morris powiedział, że jeśli wróci do szkoły, będą mieć razem zajęcia i później razem wyjadą na studia. Obiecał jej, że pójdą razem na szkolny bal. Rachel była coraz pewniejsza siebie, cieszyła się, że mogą nawzajem się wspierać. Morris pochodził z rozbitej rodziny, jego rodzicom odebrano prawa do opieki, utrzymywał kontakt tylko z babcią. Rachel miała nadzieję, że to początek długiej, pięknej przyjaźni nie mogła bardziej się mylić. Anderson czuł, że Rachel się od niego oddala. Rzadziej do niego dzwoniła, przychodziła do niego co drugi, trzeci dzień, a nie jak wcześniej każdego dnia. Nie podobało mu się to, że tak często rozmawiała z Morrisem. Pozostałym członkom gangu powiedział, że zaczęła się z nim spotykać za jego plecami. Był o nią zazdrosny, widział, że nie chce już z nim być i nie chciał dać jej odejść próbował nastawić swoich kolegów przeciwko niej powiedział im że Rachel wstąpiła do wrogiego gangu i rozpowiada jego członkom wszystkie ich sekrety kogo okradali co robią gdzie mieszkają ona znała kilku członków drugiego gangu wiedziała że są to ludzie dla których trzeba być miłym bo jeśli powie się o jedno słowo za dużo albo okaże się z niewagę można narazić się na niebezpieczeństwo ale nic poza tym nie wstąpiła do gangu i tym bardziej nie rozpowiadałaby ich sekretów. Chciała odciąć się od wszystkich tych osób poza Morrisem. Rachel była przerażona, kiedy dowiedziała się, co jej były chłopak mówi na jej temat. Megan powiedziała jej, że nie powinna się tym przejmować, bo Anderson zapewne chce ją tylko wystraszyć i zmusić w ten sposób, aby do niego wróciła. Rachel chciała trzymać się ustalonego planu. Miała nadal co jakiś czas spotykać się z Andersonem i jego kolegami z gangu i jednocześnie miała stopniowo się od nich odsuwać, aż któregoś dnia przestałaby się z nimi kontaktować. Anderson przekonał kolegów z gangu, że muszą nastraszyć Rachel. Mówił, że nie wiadomo co zrobi. Mogła powiedzieć o tym co robią, ale mogła też współpracować z policją. Dlatego muszą się upewnić, że nie powie ani słowa. 23 września 2002 roku mieli wcielić ten plan w życie. Anderson przekonał Morrisa, w tamtym czasie najlepszego przyjaciela Rachel, aby zaprosił ją do domu jego kolegi Neitana. Miał powiedzieć, że chce wspólnie z nią i Neitanem spędzić czas, pograć w gry wideo. Oni, czyli Jihad, Matthew, Williams, Bart i Whitaker, mieli przyjechać do domu Neitana, porwać ją Zawieść w odosobnione miejsce i nastraszyć. Anderson miał czekać na nią na miejscu. Wcześniej ustalili wszystkie szczegóły: kto będzie prowadził samochód, kto ją obezwładni i dokąd pojadą. Ale ich plan się nie powiódł, bo Nathan zadzwonił do nich, że jego ojciec wrócił wcześniej do domu. Anderson powiedział swojemu koledze Matthew, aby upewnił się, że Rachel przyjdzie do domu dżihada. Wieczorem Morris, jej przyjaciel, powiedział jej, że muszą iść do dżihada. Zapewniał ją, że chce odejść z gangu, ale muszą się z nimi spotkać, aby nie wzbudzać podejrzeń. Rachel ufała mu. Dlatego poszła z nim na spotkanie z członkami gangu. W domu dżihada zebrali się wszyscy poza Nathanem i Andersonem. Nathan był w domu. Rachel uznała, że może chwilę zostać, porozmawiać z nimi i wyjdzie wcześniej niż zwykle. Nie było Andersona, więc czuła się pewniej, ale przyszedł pół godziny wcześniej. Kiedy zobaczył, że rozmawia z jego kolegami, wpadł w szał. Pobił kolegów i w którymś momencie jeden z członków gangu sięgnął po pistolet. Rachel wtedy wstała i skierowała się w stronę wyjścia. Jednak zanim zdążyła wyjść, Anderson złapał ją za ramię i rzucił na podłogę. Powiedział kolegom, że powinni trzymać się planu. Przy wszystkich chwycił Rachel za włosy i uderzył ją. Jego koledzy zaatakowali Rachel. Zaczęli ją bić i kopać. Ona próbowała się bronić. Usiłowała odepchnąć napastników, ale mieli przewagę. Zaatakowało ją siedmiu mężczyzn. John Whitaker wszedł do domu w trakcie napaści. Nie było tylko jednej osoby. Najmłodszego członka gangu, czyli Neitana, który miał wtedy 15 lat. Wiedział o tym, co planują jego koledzy został w domu tylko dlatego, że jego rodzice wcześniej wrócili. Pomimo tego, że atak był brutalny, Rachel miała w sobie wystarczająco dużo siły, aby wołać o pomoc. To tylko podsyciło agresję napastników. Jeden z nich, Tony Williams, włączył radio i ustawił maksymalną głośność, aby zagłuszyć jej krzyki. Parę minut później poszedł do garażu po taśmę, aby zakleić jej usta. Jeden z mężczyzn, najprawdopodobniej Anderson, Zaniósł ją do garażu. Tam jego koledzy pomogli mu związać Rachel i dodatkowo jeszcze raz zakleili jej usta. W międzyczasie dziewczyna dżihada, Trisa Conner, która mieszkała w tym domu, zaparkowała na podjeździe. Członkowie gangu nie wiedzieli, co robić. Nie chcieli, aby Trisa znalazła Rachel, więc udawali, że nic się nie dzieje. Wrócili na górę, zamówili pizzę, grali w gry wideo i przyciszonym głosem rozmawiali o tym, co zamierzali zrobić. Rozmawiali o grupowym wykorzystaniu seksualnym. Jeden z nich zaproponował, aby wysłać jej rodzicom list z żądaniem okupu. Parę godzin później, Trisa, dziewczyna dżihada, usłyszała przytłumiony dźwięk dochodzący z garażu i postanowiła to sprawdzić. Znalazła Rachel. Siedziała przy ścianie, miała związane ręce, zaklejone usta, wyglądała, jakby cierpiała. Trisa będzie wspominać, że Rachel miała podbite oko wydawała się przerażona. Kiedy odkleiła taśmę, Rachel powiedziała tylko jak ma na imię. Trisa zezna, że nigdy wcześniej jej nie spotkała. Wiedziała tylko tyle, że Anderson spotykał się z dziewczyną o imieniu Rachel. Wróciła na górę, poszła do kuchni, sięgnęła po nóż. Zeszła znowu na dół, starała się iść po cichu, aby nikt jej nie usłyszał. Zapytała Rachel, czy wszystko w porządku, na co ona pokręciła głową. Trisa powiedziała, że pomoże jej się wydostać, na co Rachel skinęła głową. Nie miała siły mówić i bała się, że pozostali znajdą ją zanim zdąży uciec. Kiedy Trisa próbowała przeciąć sznur, Anderson wszedł do garażu. Zorientował się, że Trisa gdzieś poszła. Od razu ją zaatakował, rzucił ją na ścianę i kazał jej wrócić do domu. Widziała tylko, jak pozostali członkowie gangu schodzą do garażu. Dżihad ogłuszył Rachel, uderzając ją w głowę pistoletem. A kiedy straciła na chwilę przytomność, Anderson przeniósł ją do dużej torby podróżnej. Zanim ją zamknęli, Dżihad wyczyścił jej paznokcie. Powiedział, że jego DNA może znajdować się pod jej paznokciami. Jego koledzy pomogli mu przenieść torbę do samochodu Matthew. Trisa widziała, jak przenoszą torbę. Wiedziała, że w środku znajduje się Rachel, ale nie zrobiła nic, aby jej pomóc. Nie wezwała policji. Po prostu wróciła do tego, co robiła wcześniej. To siedemnastoletni Matthew kierował samochodem. On, Whitaker i Morris mieli pojechać do lasu w Mill Creek, sąsiednim mieście. Mieli zostawić Rachel z jednym z nich i wrócić, aby odebrać pozostałych członków gangu. Matthew i Whitaker zostawili Morrisa samego z Rachel na rzadko uczęszczanym szlaku. Nikogo nie było w pobliżu. Rachel uważała Morisa za swojego najlepszego przyjaciela mieli wspólne plany, mieli razem ukończyć szkołę, planowaliście jako para na bal maturalny, a potem mieli wyjechać na studia. A jednak, Moris wybrał swoich kolegów. Nie wypuścił Rachel. Dziewczyna najpierw błagała ją, aby ją wypuścił, później mówiła, że jej rodzice zapłacą ile tylko będą chcieli, nawet milion dolarów. A potem, kiedy zrozumiała, że to koniec, poprosiła tylko o to, aby jej nie utopili. Powiedziała, że to najgorsza śmierć. Morris wysłuchał ją, po czym zamknął torbę i czekał na swoich kolegów. Po kilkunastu minutach pozostali członkowie gangu zjawili się na miejscu. Anderson powiedział, że przywieźli ze sobą łopatę. Kazał im wsiąść do samochodu z Rachel. Powiedział, że muszą jechać w ustronne miejsce, gdzie nie zostanie znaleziona. Dwa lata później, podczas rozprawy sądowej, prokurator powie: I przy całym tym bólu, jaki Rachel odczuwała tej nocy, w ostatnich godzinach swojego życia, właśnie tam, najgorsze było to, że to nie byli obcy ludzie. To byli ludzie, z którymi się śmiała, ludzie, z którymi jadła, ludzie, z którymi tańczyła, ludzie, którzy bawili się z nią kilka godzin przed atakiem. Koniec cytatu. Jechali przez prawie godzinę na wschód w stronę parku stanowego. Zatrzymali się 60 kilometrów od Marysville, gdzie Rachel mieszkała z ojcem. W pobliżu nie było żadnych budynków. Niedaleko przepływał strumień, zewsząd otaczały ich drzewa, a z oddali było widać górę. Zboczyli z głównej drogi i przejechali jeszcze kilka kilometrów w górę. Rzadko można było spotkać ludzi w tym miejscu. To miejsce było popularne tylko wśród rowerzystów, ale o tej porze, w środku nocy, było cicho i zupełnie ciemno. Anderson i Whitaker wysiedli jako pierwsi. To Anderson znalazł miejsce, gdzie mieli wykopać grób. Whitaker świecił latarką. Anderson krzyknął do Morrisa, aby mu pomógł. Morris w tamtym czasie siedział w samochodzie z przyjaciółmi i palił papierosy. Nie wahał się ani chwili. Kiedy Anderson wydał mu polecenie, zgasił papierosa i poszedł pomóc mu kopać grób. Po kilkunastu minutach skończyli kopać. Grób był płytki, ale jednocześnie na tyle głęboki, by zmieściło się w nim ciało. Anderson powiedział Matthew, który pilnował wtedy Rachel w samochodzie, aby otworzył torbę i ją wypuścił. Anderson chciał zaprowadzić ją do grobu, ale powiedziała, że pójdzie sama. Członkowie gangu rozebrali ją. Zabrali jej wszystkie ubrania, a Whitaker zabrał biżuterię, którą mieli później sprzedać. Rachel błagała, aby pozwolili jej zostawić chociaż jedną rzecz. Pierścionek. Miał dla niej wyjątkowe znaczenie. Dostała go od swojego zmarłego przyjaciela, Corriego. Ale zabrano jej wszystko. Rachel o własnych siłach doszła do grobu. Anderson kazał jej klęknąć. Zrobiła to i zaczęła się modlić. Usłyszała, że nie musi się modlić, bo wkrótce i tak nie będzie jej to potrzebne i spotka się z Korim. Po czym Anderson, jej były chłopak, strzelił jej w tył głowy. Pozostali członkowie gangu pomogli mu zasypać grób i wrócili do domu dżihada. Jeden z nich wjechał samochodem Rachel do garażu. Uznali, że muszą go ukryć. Rachel będzie poszukiwana i nie mogą znaleźć jej samochodu przed domem dżihada. Dwóch członków gangu. Morris i jego kolega Matius spalili ubrania Rachel, w które była zawinięta i biżuteria. Nikt się nie sprzeciwił. Wszyscy zrobili dokładnie to, co im kazano. Anderson powiedział, że jeśli któryś z nich powie komuś o tym, co się stało, skończy tak jak Rachel. Jej zaginięcie zostało szybko zauważone. Ojciec zauważył to jako pierwszy, ponieważ Rachel z nim mieszkała. Zdarzało się, że się kłócili, ale nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Rachel, pomimo tego, że miała problemy, była uważana za osobę odpowiedzialną, sumienną i nie chciałaby, aby jej rodzina się o nią martwiła. Jej ojciec zadzwonił do matki z pytaniem, czy może Rachel została u niej na noc, ale matka odpowiedziała, że nie. Zadzwonił też do swojej córki, czyli starszej siostry Rachel i Megan powiedziała, że też nie miała z Rachel kontaktu. Tak jak ojciec była zaniepokojona, postanowili jednak poczekać ze za zgłoszeniem zaginięcia zgłosili zaginięcie dwa dni później. Merezwil mimo wszystko było małym miastem i o zniknięciu młodej kobiety szybko zrobiło się głośno. Rodzina i przyjaciele zaoferowali pomoc. Wszyscy spotkali się w domu ojca Rachel, tam ustalili gdzie mają szukać, pojechali wydrukować plakaty i chodzili od domu do domu, pytając czy ktoś nie widział dziewczyny ze zdjęcia. Wśród wolontariuszy byli przyjaciele Rachel ze szkoły, jej najlepsza przyjaciółka Ali, matka jej najlepszego przyjaciela, który zmarł w wypadku samochodowym i członkowie rodziny. Policja również prowadziła poszukiwania. Szukano w całym hrabstwie. Przeszukiwano hektary lasów. Niecały miesiąc później, w październiku 2002 roku, z policją skontaktowała się kobieta mieszkająca w Marysville. Jak okaże się później... Jak okaże się później... Była to matka jednego z członków gangu, Jeffa Barta. Kobieta powiedziała, że podejrzewa syna o zabójstwo. Nie upubliczniono nigdy szczegółów dotyczących tej wskazówki, ale wiadomo, że kobieta wspomniała o czerwonym jeepie. Było to auto należące do innego członka gangu, czyli Matthew. Zdobyto nakaz przeszukania samochodu i wtedy policja natrafiła na kolejny trop. W samochodzie Matthew znaleziono ślady DNA Rachel. Znaleziono tam jej włosy, odciski palców i krew. Na podstawie tych dowodów policja była w stanie odtworzyć bieg wydarzeń, a przynajmniej wysnuć pewną teorię na temat tego, co mogło się stać. Rachel zniknęła 23 września. Nie znaleziono jej samochodu. Tamtego dnia po raz ostatni kontaktowała się z ojcem. Wyszła z domu, zabrała ze sobą torebkę, klucze, kluczyki od samochodu i nie wróciła do domu. A skoro później znaleziono ślady DNA, ślady krwi w samochodzie jednego z członków gangu, oznaczało to, że Rachel musiała być ranna. Jej siostra przekazała policji, że przed zniknięciem Rachel wspominała o tym, że obawia się o swoje bezpieczeństwo. Bała się, że jeśli rozstanie się z Andersonem, to mężczyzna będzie próbował się na niej zemścić. Był wobec niej agresywny i nie tylko megan, ale też Ojciec Rachel, czyli przyjaciela, wiedzieli o tym, że Anderson stosuje wobec niej przemoc fizyczną. Właściciel czerwonego Jeepa, Matthew Durham, został aresztowany i przewieziony na przesłuchanie. Policjanci podejrzewali, że sprawców było kilku. I dlatego powiedzieli Matthew, że sądzą, że to on jest zabójcą. Liczyli, że kiedy to powiedzą, chłopak wszystkiego się wyprze i powie, że nie miał z tym nic wspólnego. Ale zezna przeciwko swoim kolegom i nie mylili się. Matthew Durham, jeszcze podczas pierwszego przesłuchania, powiedział o swojej roli w zabójstwie i powiedział, który kolega za co miał być odpowiedzialny. Przekazał wszystkie szczegóły z nadzieją, że dzięki temu będzie mógł liczyć na łagodniejszy wyrok. Opowiedział o tym, jak wyglądało zabójstwo, ze wszystkimi szczegółami. O tym, że mieli zwabić Rachel do mieszkania innego członka gangu, najmłodszego Neitana, mieli ją porwać i tylko nastraszyć, ale do jego domu wrócili rodzice, więc postanowili przenieść się do domu dżihada. Wskazał dokładną trasę i powiedział, że kiedy kopano grób, on siedział z Rachel w samochodzie, a potem inny członek gangu, przyjaciel Rachel, Morris, pomógł Andersonowi go zabić. Matthew upierał się, że nie widział i nie słyszał, kto dokładnie pociągnął za spust. Nad grobem Rachel zebrały się trzy osoby. Anderson, Morris i Whitaker. Dopiero później dowiedział się, że zabójcą był Anderson. Chciał osobiście wymierzyć sprawiedliwość, jak powiedział. I groził im, że jeśli powiedzą coś na temat zabójstwa, cokolwiek to zostaną pochowani obok Rachel. Po tym, jak mężczyzna złożył zeznania... Osiem osób zostało aresztowanych, siedmiu członków gangu oraz Nathan Lovelace, czyli najmłodszy członek gangu, który nie był bezpośrednio przy zabójstwie, ale o wszystkim wiedział. Matthew Durham, czyli mężczyzna, który się przyznał i zeznawał przeciwko swoim kolegom, został skazany za porwanie i zabójstwo pierwszego stopnia czyli zabójstwo planowane, i został skazany na 26 lat więzienia. Gdyby się nie przyznał, najprawdopodobniej zostałby skazany na dożywocie. I tak ten wyrok został zmniejszony, i w 2022 roku został zmniejszony do 22 lat, co oznacza, że Matthew ma wyjść w tym roku, w 2024. A ponieważ Matthew Durham przyznał się do winy, został skazany najszybciej ze wszystkich oskarżonych mężczyzn, i dopiero dwa lata później, w 2004 roku, odbyły się procesy, Pozostałych członków gangu. John Anderson, czyli były chłopak Rachel, mężczyzna, który zaplanował zabójstwo, popełnił zabójstwo z zimną krwią i wykonywał rozkazy, upierał się, że jest niewinny. Jego prawnicy argumentowali, że adwokaci pozostałych mężczyzn zdecydowali się potraktować go jak kozła ofiarnego i tak naprawdę to oni zabili Rachel, a Anderson tylko pomagał. Prokuratura nie domagała się kary śmierci, pomimo tego, że było to brutalne, zaplanowane zabójstwo, i w tym stanie w Waszyngtonie mogli wnioskować o karę śmierci. Nie zrobili tego, ponieważ była to najsurowsza kara i obawiali się, że Anderson nie zostanie uznany winnym ponad wszelką wątpliwość, że ława Przysięgłych nie uzna go za winnego. Podczas procesu Andersona i podczas procesu innego członka, ale o tym za chwilę. Pojawiły się pewne konflikty wśród członków ławy przysięgłych i wśród prokuratury. W przypadku Andersona zastępca prokuratora wypowiadał się negatywnie o Rachel i starał się przedstawić ją w takim świetle, aby nie została ona uznana za ofiarę. Mimo wszystko, John Anderson został uznany za winnego i został skazany za zabójstwo pierwszego stopnia, skazano go na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Od tego czasu od 20 lat mężczyzna przebywa w ośrodku w Waszyngtonie. Kolejny proces miał miejsce parę miesięcy później. John Whitaker, czyli pomocnik Andersona, również został uznany za winnego zabójstwa pierwszego stopnia i skazano go na dożywocie, również bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jeśli chodzi o decyzję w sprawie wyroków, to najważniejsze były trzy czynniki. Po pierwsze, wiek osób oskarżonych. W momencie popełnienia zabójstwa mężczyźni mieli od 15 lat, to był najmłodszy członek, do 32 lat. Drugim czynnikiem był ich udział w zabójstwie. Wyrok Whittakera był surowy w porównaniu z innymi członkami, ale udowodniono, że jego udział był znaczący. Ale wyrok, jaki zapadł po pierwszym procesie, został unieważniony ze względu na konflikt między członkami ławy przysięgłych. Jeden z ławników po zaznajomieniu się z tą sprawą, powiedział na sali sądowej, że nie może się doczekać, aż bydlak zostanie usmażony to cytat. Na co inny ławnik odpowiedział, że jeśli się nie uspokoi, to połamie mu nogi, a mężczyzna dostał ataku serca. Podczas drugiego procesu potwierdzono ten wyrok dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe, a późniejsze apelacje zostały odrzucone. John Whitaker również obecnie przebywa w więzieniu w Waszyngtonie. Nathan Lovelace jest chyba jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci, jeśli chodzi o tę sprawę, ponieważ niektórzy uważają, że wyrok był zbyt surowy, a z kolei inni uważają, że nie miał on bezpośredniego związku ze śmiercią Rachel i dlatego nie powinien zostać skazany. W tamtym momencie Nathan miał niecałe 16 lat. Został uznany za winnego. Zaplanowania porwania i nieudzielenia pomocy. Ze względu na młody wiek mężczyzna, a właściwie chłopak, nastolatek, został skazany na zaledwie 116 dni więzienia, ale później ten wyrok i tak skrócono do zaledwie 30 dni więzienia. Przetransportowano go do ośrodka poprawczego i po miesiącu Nejtan stał się wolnym człowiekiem. Jeśli chodzi o tę postać, to szukałam różnych informacji na temat Neytana, na temat tego, co zrobił po zabójstwie i jak potoczyły się jego losy. Znalazłam chłopaka o tym samym imieniu i nazwisku, i nawet rok urodzenia się powtarzał. Tyle tylko, że była podana informacja, że mężczyzna urodził się w Karolinie Północnej, a Neytan nie urodził się tam i nie miał tam żadnej rodziny, więc ta informacja się nie zgadzała. I po kolejnych poszukiwaniach okazało się, że. Nie trzeba było go szukać tak daleko. Nathan wrócił do rodzinnego miasta, mieszkał niedaleko Marysville, wśród ludzi, których znał już wcześniej i założył firmę budowlaną. Nadal prowadzi tę firmę. Kolejny członek gangu, 32-letni Jihad, czyli Józef Kevin Jihad, tak jak Anderson został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia, o porwanie i mężczyzna, tak jak Anderson, upierał się, że jest niewinny. Powiedział, że ma wyrzuty sumienia, nie może poradzić sobie z tym, co się stało, ale to nie on był odpowiedzialny za śmierć Rachel. Podczas procesu, kiedy powołano go na świadka, powiedział nawet, że przecież Rachel była jego dobrą przyjaciółką. Pomimo tego mężczyzna został uznany za winnego i został skazany na 37 lat więzienia. Kolejna osoba, Jeffrey Bart, czyli mężczyzna, którego matka doprowadziła do rozwiązania sprawy, Został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia, o porwanie, przyznał się do winy i, idąc za radą swojej matki, zeznawał przeciwko swoim kolegom. Ze względu na to, że współpracował z organami ścigania i przekazał wszystkie informacje dotyczące zabójstwa, jego wyrok był łagodniejszy, bo został skazany na jedynie 10 lat więzienia. Po niecałych 10 latach wyszedł na wolność. Tony Williams został oskarżony o porwanie, przyznał się do winy. Zeznawał przeciwko kolegom i został skazany na 9 lat więzienia. Ostatnia osoba, czyli jak mówią niektórzy, największy czarny charakter osiemnastoletni Morris Rivas został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia i został uznany za winnego. A ponieważ w momencie popełnienia zabójstwa miał zaledwie 18 lat, jego wyrok był łagodniejszy. Skazano go na 26 lat więzienia. Tak jak Matthew Durham, odwołał się od wyroku i w 2022 jego wyrok został zmniejszony do 22 lat i pół roku pozbawienia wolności, co oznaczało, że wyjdzie w 2024. Rodzina Rachel najczęściej wypowiadała się o Morrisie. Mówili, że od początku wiedzieli, że John Anderson jest złym człowiekiem, ma zły wpływ na Rachel i jest to toksyczny związek. Ale Morris. Morris był jej przyjacielem i pomimo tego, że uważał się za jej przyjaciela, pocieszał ją, starał się jej pomóc, wybrał swoich kolegów, ułożył z nimi plan porwania i plan zabójstwa, wykonywał rozkazy Andersona bez mrugnięcia okiem, bez żadnego sprzeciwu i doprowadził do śmierci swojej własnej przyjaciółki. W dosłownym tego słowa znaczeniu Morris wykopał swojej przyjaciółce grób. I chyba najsmutniejsze w całej tej historii jest to, że mógł ją uratować. Mogli obydwoje uciec. W momencie, kiedy Matthew, Durham i John Whitaker zostawili ich w lesie, w Mill Creek i wrócili po pozostałych członków gangu, Morris mógł uwolnić Rachel i mogli wrócić do domu. A jednak mężczyzna później podczas jednego z wywiadów powiedział, to zabójstwo było naprawdę bezsensowne. Nie musiało się wydarzyć, to była po prostu okropna, okropna rzecz. W dużej mierze to strach mnie trzymał. Przestraszyłam się. Wiem, że to tchórzostwo i poniosłem porażkę. Koniec cytatu. Gdzieś w tej historii jest pocieszenie, a przynajmniej tak chcą myśleć członkowie rodziny Rachel. Jej ojciec w jednym z wywiadów powiedział, że pociesza go myśl, że Rachel umierała z godnością. Wiedziała, że nie jest w stanie uciec, nie miała szans z siedmioma mężczyznami. Dlatego sama weszła do grobu i zaczęła się modlić krótko przed śmiercią. Bill, jej ojciec, powiedział w wywiadzie, że czuje spokój, kiedy myśli o tym, że jej ciało zostało znalezione z rękami nadal złożonymi do modlitwy. I na tym chciałabym zakończyć ten podcast. Myślę, że historia Rachel łamie serce i jednocześnie budzi złość. Zdradzili ją jej przyjaciele, jej najlepszy przyjaciel. Trudno powiedzieć, co było motywem. Zazdrość? Anderson nie chciał dać jej odejść. I dlaczego wszyscy jego koledzy wykonywali jego rozkazy? Żaden z nich się nie sprzeciwił, a przecież tak łatwo można było zapobiec tej sytuacji. Jestem ciekawa, co wymyślicie o tej sprawie i kto waszym zdaniem jest Prawdziwym czarnym charakterem w tej sprawie. Czy John Anderson, jej były chłopak, jej najlepszy przyjaciel Morris, pozostali członkowie gangu, czy może Trisa, dziewczyna dżihada, która zapewne wiedziała o tym, co stanie się z Rachel, i pomimo tego, po tym jak mężczyźni opuścili dom, nie wezwała pomocy. Trisa mieszka w tym samym mieście, niedaleko Marysville. Pracuje jako agentka nieruchomości. Nigdy nie postawiono jej zarzutów. Po tym, jak skazano dżihada, rozstała się z nim. Dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. Tak jak zawsze, jestem ciekawa, co sądzicie. Zachęcam do dyskusji na temat tej sprawy. Jeśli macie taką ochotę, możecie pozostawić po sobie ślad w postaci łapki w górę czy komentarza. Dzięki temu ten kanał się rozwija. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście do tego zachęcam. Dzięki temu dostajecie powiadomienia o każdym nowym filmie. I to też podbija statystyki, więc pozwala rozwijać ten kanał. Słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu, i do usłyszenia.